Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za ten dzień. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że nas prowadzisz i strzeżesz. Dziękujemy Ci też za mądrość, która została nam dana, która pochodzi od Ciebie i którą możemy się posługiwać w codziennym życiu, w sprawach małych i dużych, Panie. Chcemy używać tego daru i chcemy Cię prosić o siłę, o moc, o odwagę, a najsilniej o dar prorokowania i takie Boże prowadzenie co do naszego życia, co do naszej osobistej ścieżki, naszego powołania, Panie. Prosimy Ciebie teraz, abyś przed nami to odkrył. I dziękujemy Ci, że Ty już to robisz, drogi Ojcze. Przez wiarę wchodzimy w Twoje obietnice i przez wiarę przyjmujemy to, że już wiemy, w jakie miejsca nas prowadzisz, w jakich miejscach chcesz nas widzieć, i do jakich miejsc nas zapraszasz. Bądź uwielbiony, drogi Ojcze, bądź wywyższony od głębin oceanów aż po szczyty gór. Amen.